Już niedługo pacjenci Białostockiego Centrum Onkologii będą mogli leczyć się w komfortowych warunkach. Właśnie kończy się pierwszy etap modernizacji tej placówki. Do końca czerwca potrwają prace wykończeniowe i wyposażanie czterokondygnacyjnego budynku. Będzie tu m.in. izba przyjęć, blok operacyjny z 4 salami i 17 gabinetów poradni onkologicznych. Istotą pierwszego etapu naszej budowy jest zwiększenie powierzchni, na której przyjmujemy rosnącą liczbę pacjentów onkologicznych, a przypomnę, że to jest w szpitalu około 7, nawet 8 tysięcy rocznie chorych, w przychodni ponad 60 tysięcy wizyt i newralgicznym punktem naszym to jest właśnie przychodnia onkologiczna i izba przyjęć naszego szpitala i to są dwa elementy, które zostały uwzględnione w tej pierwszym etapie przebudowy. To znaczy przychodnia przeniesie się do nowego budynku już wybudowanego, czterokondygnacyjnego, który zastąpi ciasnotę naszą, gdzie na 300 m2 przyjmujemy ponad 350 osób dziennie. To jest pierwszy element w inwestycji. Druga sprawa to jest przeniesienie pod oddziału chemioterapii dziennej, czyli też ambulatoryjnego leczenia chemioterapią na powierzchnię dużo większą, gdzie będzie 14 stanowisk tej chemioterapii. Również w przebudowanych budynkach będziemy mieć nową izbę przyjęć na miejsce tej, która no, urąga wszelkim standardom, jeśli ktoś tam był, to wie. I ostatni element inwestycji to jest przebudowany, istniejący już stary budynek, przebudowany na zupełnie nowy budynek zabiegowy, gdzie będzie się mieścił dwukondygnacyjny oddział chirurgii, gdzie będzie tych łóżek chirurgicznych 60, obecnie mamy 40 i czterosalowy blok operacyjny, też już spełniający standardy unijne. Pierwsi pacjenci w nowych pomieszczeniach będą przyjmowani od września. Bardzo się cieszymy z rozbudowy tego szpitala, bo cała rozbudowa jest przede wszystkim dla pacjentów, ponieważ taka liczba chorych na tak małej powierzchni, jak była do tej pory, po prostu się nie mieściła. Tam po prostu ci pacjenci byli, mimo że staramy się to w jakiś sposób ustalić harmonogram, żeby pacjenci przychodzili na godziny, to jednak mimo wszystko ta ciasnota nie pozwala na to, żeby tam wszyscy pacjenci mogli komfortowo usiąść i czekać w swojej kolejce na załatwienie swoich przecież jak bardzo ważnych życiowo spraw zdrowotnych. W związku z tym pozyskanie tych nowych powierzchni rzeczywiście pozwoli na to, że pacjenci będą w dobrych, a nawet bardzo dobrych warunkach mogli oczekiwać na swoje zdrowie. Koszt pierwszego etapu modernizacji wyniósł blisko 85 milionów złotych. Środki na te inwestycje pochodziły z budżetu województwa, Regionalnego Programu Operacyjnego i funduszy własnych szpitala. Białostockie Centrum Onkologii dla samorządu województwa podlaskiego to jest taką bardzo najważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o ochronę służby zdrowia. To bardzo jest było potrzebne i oczekiwane, żeby zmodernizować Białostockie Centrum Onkologii i to rozpoczął poprzedni zarząd w 2011 roku. Zostały zaaplikowane pierwsze środki finansowe. W ramach pierwszego etapu wybudowano też trzykondygnacyjny parking podziemny na 147 miejsc, w tym 9 zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych. W planach jest również druga część modernizacji. Dzięki niej w szpitalu przybędzie 69 łóżek. Wtedy będzie ich 242, a to, jak mówią lekarze, powinno zaspokoić potrzeby mieszkańców regionu. W całej Polsce widać ogromne zmiany, jakie zachodzą na wsi. Remontowane są domy kultury, świetlice, lokalne zabytki czy obiekty sportowe. A wszystko to za unijne pieniądze. Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprawiła się nie tylko estetyka polskich wsi, ale i jakość życia jej mieszkańców. W ciągu 7 lat realizacji programu w województwie podlaskim powstały m.in. domowe oczyszczalnie, siłownie zewnętrzne, przebudowano wiele stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zbudowano też wiele placów zabaw, jak na przykład ten w gminie Sokoły. Program rozwoju obszarów wiejskich, który funkcjonował w poprzedniej perspektywie finansowej, pomógł nam rozwiązać wiele istotnych inwestycji. To dzięki niemu, temu funduszowi, udało nam się zrealizować bardzo ciekawe i powiedziałbym ważne
czy to mówimy o hydroforniach, czy kanalizacja, czy ten chociażby plac rekreacyjny, na którym jesteśmy, który nigdy by nie został podjęty, gdyby nie tenże program, bo fundusze zewnętrzne w jakiś sposób nasz czy wszystkie samorządy zmuszają do inwestowania. Oczywiście nie staraliśmy się nigdy robić rzeczy, które są zbędne. To są rzeczy, które są na miarę naszych potrzeb i możliwości i rzecz najważniejsza, żeby były wykorzystane. Bardzo często przychodzimy w ogóle tutaj z różnymi grupami, ponieważ pracujemy w świetlicy wiekowo, tak, są duże grupy. Co godzinę ktoś jest z nami inny. Albo przyprowadzamy dwie grupy, albo jedną. I zazwyczaj dzieci chętnie tutaj przychodzą. Korzystamy w ogóle tutaj z tego placu zabaw, tak, z piaskownicy, z huśtawek, z tych tutaj, co jest. Myślę, że tutaj akurat to przedsięwzięcie to było naprawdę bardzo dobre. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji w ramach PROW na lata 2007-2013 otrzymał ponad 550 milionów złotych. Ponad 500 000 złotych trafi do Łomżyńskiego Szpitala Wojewódzkiego na wkład własny do projektu budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie placówki. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Podlaskiego. Budowa instalacji służącej do produkcji energii elektrycznej oraz ciepłej wody na potrzeby szpitala zakończyć się ma jeszcze w tym roku. Całość inwestycji finansowanej przede wszystkim ze środków RPOWP na lata 2007-2013 to ponad 3 miliony złotych. Dotacja udzielona przez Zarząd Województwa w wysokości 547,5 tysiąca złotych zabezpiecza obowiązkowy wkład własny i tzw. wydatki niekwalifikowalne do projektu.